Na wspólne oglądanie zaprasza polska hurtownia budowlana Polhaus. Twoja mrówka w UK. Słuchajcie, nie za dużo widać, bo jest ciemno, bo znowu wstałem dzisiaj bardzo wcześnie rano. Idziemy do Southampton. Brakujące elementy niestety. Kurde, co tu leży? A to mój pasek. Ale mamy małą zamieć śnieżną. Słuchajcie. Zasypało samochody śniegiem, ty. Obczajacie? Jest dzisiaj wtorek. Piękny dzień, słuchajcie. Jak co dzień. Radosny, a szczególnie jak ktoś wstaje rano do pracy i ma zajęcie, tak jak ja mam zajęcie. Normalnie śnieg mamy na ulicy. Elegancko, słuchajcie, kto by się spodziewał. Teraz spróbuję wam to pokazać. Nie wiem, czy to będzie widać. Dużo tego nie ma, ale że wyjeżdżam jeden z pierwszych. Jak to dzieje się? Muszę was przeprosić też od razu. Wczoraj filmik nie wszedł na YouTube'a. Jeszcze. Bo jakimś cudem internet mi przestał działać w domu. Nie zwróciłem w ogóle uwagi, co się tam dzieje. Po prostu zacząłem ładować film i w nocy gdzieś się internet tam wyłączył. Nie wiem, czy to też nie jest wina może właśnie zimy, która dotarła do Wielkiej Brytanii. Ale nic straconego, one po prostu wszystkie wejdą z opóźnieniem. Także jeżeli oglądacie ten film, no to sorry bardzo, takie wiecie, techniczne sprawy są nie do przeskoczenia czasami, choćbym bardzo chciał. Jedziemy do Southampton, jedziemy do naszej firmy, do naszej hurtowni Polhaus. Po klej, którego nam najprawdopodobniej zabraknie, bo został on 2,5 worka, więc z Karolem rozmawialiśmy, że pół worka to pewnie na pewno pójdzie na obstawienie kątowników. No i dwa worki na zaciągnięcie siatki to może być trochę za mało. Więc myślę, że weźmiemy sobie worek, a jak nie dwa, ponieważ mamy jeszcze tam parapeciki do obstawienia. Normalnie za bardzo, jest elegancka. Także jedziemy po te worki, jedziemy też przy okazji po styropian. No i wczoraj jak pakowałem do samochodu płyty, które nam zostały z tego projektu tutaj, bo też nie chciałem kupować, wiecie, nowych płyt. Zanim w ogóle je wydostałem z garażu, w tym całym bajzelu, który tam jest teraz, bo też zanim ja to poukładam, to jeszcze trochę. Na razie to dużo rzeczy stoi środkiem, ale ogarnę to. Także wydostałem te płyty i patrzę na samochodzie ten kwarcowy taki primer, który mamy użyć później na tynk. Rozwalony jest, nie wiem, chłopacy postawili na młotek i trochę tam wyciekło, więc nie wiem ile wyciekło. Wstawiłem to do reklamówki. Jeżeli starczy, to starczy, a jeżeli nie, no to niestety będzie trzeba kupić baniaczek. Tak to właśnie jest. Ale nic. Czy Oskar mnie widzi? Muszę napisać do Oskara. Czy on jest? Wziąłem od razu z garażu, bo wczoraj Karol kupiliśmy nową plastikową packę, a ja wiedziałem, że ona jest gdzieś, ale znalazłem, siema, i tarkę też znalazłem, także lecimy, śnieg mamy w Anglii, słuchaj, no tam u mnie to normalnie śnieg na ulicy leży, cały czas pada, nie? To ciekawe co tam się dzieje u nas, słuchajcie, jeżeli tu mamy śnieg, to ciekawe co mamy tam na robocie, ale się wszystko okaże. Lecimy. Do zobaczenia za chwilę. Teleportujemy się do Southampton.
that stops, nobody knows it. Side to side, baby, back and forth, God above and the devil below you. You got your reasons, I got my wants, still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young now. Above or below the ground. Yes, too old to die young now. Still the good Lord might lay me down. Round and round, round we go. What stops? Nobody knows it. Side to side, baby, down in the hole, God above and the devil below him. You got your reasons, and I got my wants, still got that feeling, but I'm too old to die young now. Wchodzi z powrotem. Zobaczcie, tutaj też trochę śniegu. Wbijamy się, słuchajcie, musimy powiadomić Rafała, że zabrakło nam materiału i tego Ceresita. I ktoś tam może sprawdzić, co, ile zostało tego gruntu. Czy wystarczy? Bo... No, otwarty. Bo mieliśmy taki baniaczek i on pękł. Jak mówiłem wam, chłopacy mówią, że podobno można to z wodą rozrobić, nie wiem. Wolałbym uniknąć tego, że idę do Rafała poprosić go o więcej kleju. Dobra, słuchaj, żegnamy się z Polhausem. Dostaliśmy reklamówkę znowu jakichś gadżetów. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. Dostałem katalog odnośnie drzwi. Proszę cię bardzo, potrzymaj. Także lecimy, słuchajcie. Do Lipuk. Czyli co? 3, 2, 1, teleportaż! Kawa time! Słuchajcie, dojechaliśmy na stację. Zrobimy sobie małą przerwę. Shell wita gości. Idziemy po kakao i po kawę. Słuchajcie, mam masakryczną wiadomość dla mojego klienta ogólnie, u którego mieliśmy robić ten balkon. Wiecie, o co chodzi. Towar zamówiony, zrobi się 2 tygodnie temu, albo troszkę dalej. Cisnę z nimi od poniedziałku, gdzie jest belka, gdzie jest decking. On mówi, dam ci znać,
wczoraj nie dali mi znać, dzwonię na koniec dnia, nie był w stanie mi powiedzieć nic. Dzisiaj rano do niego dzwonię. Powiedział, że zaraz zadzwoni do nich i się dowie. Oddzwonił do mnie za prawie godzinę i powiedział, że belkę mają, ale The King przyjedzie 19 lutego, czyli za 2 tygodnie. Nie wiem, co mój klient powie, ale dam wam znać. Słuchajcie, jesteśmy tutaj już z powrotem. Popadało, dalej pada śnieg, jak widzicie. Ja pierdzielę normalnie, co się wydarzyło, nie? W tym kraju. Mamy śnieg, proszę państwa. Podjechać tutaj miałem naprawdę ogromny problem, bo wjechałem powoli tutaj w łuk i strasznie tu jest ślisko. Także moje oponki letnie prawie nie dały rady, ale przez to, że samochód załadowany, to jakoś to pociągnęło do góry. Także my się zbieramy, słuchajcie, za wykańczanie w środku z Oskarem. Muszę znaleźć tylko kabel. Wiem, że mam elektryczny do gniazdka i do światła mam. Będziemy musieli tam stworzyć gniazdko, pani. Zaraz to ogarniemy. Puszki widzę, że są, także spoko. Karol będzie działał na zewnątrz, choć nie jest to idealna pogoda, ale mamy taki jakiś tam aktywator dodatkowy do tych materiałów. Zresztą chyba do kleju to niekoniecznie nie trzeba, ale do tynku w razie czego mamy. Dostaliśmy z Polhausu. Na tą chwilę wbijamy się do środka, ogarniemy narzędzia i zaczynamy, słuchajcie, działać tutaj. Ja sobie już narzędzia postawię. Czyli co, zaczynamy z płytą na suficie, tu pójdzie folia. Później zaczniemy lepić ściany. Wylewka sobie dosycha, jeszcze jest wilgotna, zaraz sobie ją wypolerujemy. Dotkniemy membranę do wysokości wylewki. Te joysty, dzisiaj to raczej nie wiem, czy będę szarpał je, czy nie, zaraz zobaczymy. Może na koniec dnia i zaprawimy od razu. Także tyle w temacie. Patrzę cały czas na okienko, wszystko jest ok. Nic się tu nie poci, super. Także co? Płyty to może na żywca z samochodu brać, co? Będziemy na żywca z samochodu brać, no. Nie ma co ich wystawiać, nie? Tylko pojedynczo już tam będziemy ciąć wymiar i ten, nie? Dobry plan. Let's go, słuchajcie. Tak wygląda przyroda w Anglii. Na zewnątrz. Ty, ja widzę twoje opakowanie po jogurcie, Karol. Nie podoba mi się to. Ja nie wiem właśnie. To jest pytanie do ciebie. Dobra. Budyneczek powoli nabiera kształtów, a dzisiaj nabierze jeszcze więcej kształtów. Mamy dodatkowe arkusze styropianu. Jakiś kot musiał łazić, ty. Tak, wyciągnął się. No dobra, jak wylizone. Karol, tak. Koty lubiące jogowelle. Lisy albo coś. Albo lisy, no. Sarny, słuchaj. Tutaj mogą być też i sarny, i wilki. Oskar ma za duży pysk, żeby tam włożyć. No właśnie. A Oskar Luka tam, zobaczcie. Cały czas i obserwuje nas. Co oni tam z tej Polski? Co oni tam knują? Dobra. Nikt się nie martwi. Będzie dobrze. Let's go. Kołki mamy, czyścik z pianką. I don't know, gdzie jest. Tutaj przytarłem właśnie posadzkę. Musimy zrobić światło, słuchajcie. Z tego pstryczka gdzieś pociągniemy. Lub z tamtego za ścianką. Pani chce światełko tutaj na ściance. I chcę gniazdko gdzieś tutaj. Gniazdko no problem, bo pociągniemy sobie po prostu stamtąd, sfidujemy. Easy. Gorzej ze światłem, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Za chwilę odkręcę tego plate'a. Membrana została wycięta. Szukamy tylko reszty gratów. Kołki mamy, śruby mamy. Puszkę mamy, kable mamy. Piankę kupowaliśmy. Powinna być w reklamówce właśnie. W reklamówce. W reklamówce było wszystko, nie? Mamy za specjalne zadanie. Ciekawe, czy ktoś pamięta tą historię, ale tu można zostać królem Anglii, jak wyciągnę ten miecz z tej taczki pełnej betonu. Karol, chodź, zobaczymy, czy będę królem Anglii. Trzymaj to, chodź. Nagrywaj to, bo to może być wielka chwila. Jak wyciągnę ten miecz,
To Anglia jest... O ja! Karol! Chyba nie będę królem! Nie, to nie dla mnie. Słuchajcie. Ja... Słuchajcie, boli mnie serce od samego rana i mówię do Karola, jakbym umarł dzisiaj, to ten, żeby przekazał GoPro mojemu synowi, to zawsze zmontuję ostatni film. Tak, a tak na serio. Mamy tutaj poprzycierany styropian, bo Karol to jest profesjonalista i taką tareczką przytarł wszystko, aby było równo. Teraz zaczyna... Dobra, słuchajcie, bateria wymieniona po raz kolejny, więc... Skończę mówić o tym, co mówiłem. Karol już poprzycierał sobie styropian. Także tak to mniej więcej wygląda. Poszlifował tareczką. Zacznie obstawiać kątowniki za chwilę. Wszystko na ten sam klej. Ceresit ZU. Także leci na ściany. Jak będzie miał kątowniki... Bardzo ładnie to będzie, naprawdę. Słuchajcie, ja to już widzę ogólnie. Także wszystko jest przygotowane, kątownik dookoła okna, brakujący styropian poszedł dookoła okna tak samo. Także ocieplenie jest skończone. Karol tutaj już zasuwa ostro na miotle. Jest chłopak dobry, naprawdę. Na tym to on się zna. Nie? Bo to Karol ma dużo doświadczenia, jeżeli chodzi o ocieplanie. Także zaczyna z kątownikami, my walczymy w środku, stary Karol, dzięki. My walczymy w środku, znalazłem fida stąd tak naprawdę, bo ktoś tutaj zostawił live. Także światło będziemy ciągnąć stamtąd, kabel już jest jeden doprowadzony, prądowy, teraz stąd będzie tylko na pstryczek rozgałęzienie tutaj. Gniazdko mamy, działa, także sprawdzone, szybki fit tak naprawdę tutaj ze spera, mieliśmy farta. Oskar wyciął właśnie piankę do okna. Jeszcze tam uzupełniamy braki, bo te cegły nam się trochę wzruszyły, jak żeśmy dach robili. Jak te kotwy zostały wiercone, więc to się też wszystko za chwilę uzupełni. Aby to było silne, mocne i wytrwało lata. I ja muszę zadzwonić, słuchajcie, do tych starszych państwa odnośnie tego balkonu, bo Travis mnie po prostu zrujnował psychikę i muszę poinformować ich, że jutro nas tam nie ma. I śnieg pada. I w ogóle. Oskar tutaj jest taki, wiecie, przyczajony tygrys. Jak jesteśmy tam samochodem, to stoi prawie przy samej bramie. A jak tutaj zaczynamy się pojawiać, to Oskar podchodzi, jak gdyby nigdy nic. I nas obserwuje jednym okiem. Myślisz, że Oskar jest ślepy na jedno oko? On zawsze tak bokiem do nas staje. Co? Trzeba to sprawdzić, słuchajcie. Ale do końca roboty dowiemy się wszystkiego. No właśnie, zobaczymy. Dobra, let's go. Słuchajcie, zrobiliśmy sobie tutaj stanowisko pracy. Mamy te palety duże, wielkości tych płyt gipsowych. Także będziemy sobie je tutaj na miejscu ciąć. W środku mamy już wszystko przygotowane. Także tylko ciąć, kręcić, ciąć, przyklejać. I tak dalej. Zaraz przerwa, tak? Dobra, Karol kończy... Tak. Pięknie, ładnie. Także kątowniki wchodzą. Widzicie, już okno obrobione, narożnik obrobiony. Drzwi Karol właśnie zaczął. Za chwilę będzie je miał. Mamy 7 kątowników, pół kątownika zostaje. Sufit mamy zakręcony już. Także zaczynamy teraz z tą ścianką. Później chyba z tą. Słuchajcie. Jeszcze tu chwilę posiedzimy, bo mieliśmy przygodę z prądem, słuchajcie. Tutaj jak dotknąłem dwa kabelki, nagle wyskoczył gdzieś fius i nagle się okazało, że nie ma prądu po włączeniu prądu w skrzynce. Zanim znalazłem, co tu się stanęło, to się stanęło coś takiego, że tam ktoś na ścianie sfidował te gniazdka, tamte. I tego spera, już tu jakiś był super fachowiec. Po prostu wrzucił tam trójkę z fiuza. To się po prostu spaliło. Przepalił się fius. Zanim doszedłem w ogóle, co tam się dzieje, gdzie jest tak naprawdę błąd. Gdzie dochodzi prąd, a gdzie nie dochodzi. To mi prawie godzina uciekła, więc jesteśmy na etapie lepienia teraz tej dużej płyty.
Jak będziemy ją mieli, będziemy mieli ten kawałek. Później tu. Nie wiem, czy będę zdejmował dzisiaj grzejnik, czy nie, czy jutro dopiero. Ale mamy już jakby ten pierwszy zarys zrobiony niestety. Nie uda mi się możliwe to wszystko zrobić. Karol kończy naciąganie. Że już zaczyna to wyglądać coraz lepiej. Nawet bardzo dobrze. To jest na raz oczywiście dzisiaj. Jutro będzie poprawiane na szybko. Będzie wygładzane. Ktoś tam pytał, czy te narożniki są wklejane. Tak, one są wklejane wszędzie ogólnie, dookoła drzwi, dookoła okien. Każdy je różnie nazywa. My je nazywamy... Jak je nazywasz? Marek? Marek? No, Marek. To są marki. Dobra. Najważniejsze, że są. I tyle w temacie. Klej mamy. Oskar miesza następne wiadro. Jak tylko wymiesza, lecimy z tą dużą płytą. Ja oczywiście jak codzień mam jakieś wyceny, więc też nie na rękę mi jest tutaj tak naprawdę siedzieć teraz i próbować nadganiać. Po prostu zrobimy ile się da, zamontujemy tą dużą płytę i możliwe, że to będzie dzisiaj koniec, bo jeszcze trzeba posprzątać oczywiście, nie? Także tak to jest czasami, jeden dzień taki, drugi bardziej wydajny, drugi mniej wydajny. Mamy wtorek, także nie jest źle. Jutro nie jedziemy, nie zostaję tam u siebie na miejscu, bo był plan, że będziemy robić ten balkon. Ale historię znacie z Travisem. Ta osoba, która robiła te zamówienia i która ze mną miała do tej pory kontakt, nie ma jej w tygodniu teraz. Nie wiemy, co się stało, czy może chory, czy po prostu przypadek losowy sprawił, że akurat deliverka, która miała przyjechać na początku tygodnia, przyjedzie 19 lutego. Nie mam pojęcia, co się stało. Nikt nie jest w stanie mi dać żadnej odpowiedzi, tylko tyle, że 19 przyjedzie deliverka. Wygląda mi to na to, że on dopiero dzisiaj zamówił to. Bo jeżeli przy zamówieniu mówił, że max 2 tygodnie, no to z tego by wynikało, że dzisiaj po prostu dokonał zamówienia, którego ktoś nie zrobił. Ale nic, to są tylko takie moje domysły. Mam nadzieję, że się mylę. Bo jeżeli tak zrobił, to dostanie w łapę. Znaczy w łeb. Znaczy nie dostanie, ale... Zdenerwuje mnie bardzo. Chciałem go sam opieprzyć, tego Kameruna, i zadzwonić do niego i powiedzieć, co o tym myślę. Ale oczywiście okazało się, że on nie jest w pracy w tym tygodniu. Ja go jeszcze złapię. Dobra, słuchajcie, lecimy z tą dużą płytą. Let's go. Nie wiem, ile będzie widać, ale postaram się. Z zewnątrz nic nie widać. Więc w środku, ogólnie mamy tu wszystko na raz zaciągnięte. Także jutro tylko już... gdzie to jest? Drabinka. Jutro zostaje nam tylko na drugi raz, także easy, tutaj żeśmy szybko ogarnęli. Płyty mamy w większości, zostało nam tylko tutaj nadproże i lewa strona. Jeżeli chodzi o środek, to praktycznie mamy. Tylko obróbka okienna jeszcze została taka, no wiecie, na dokładnie. Uch, co ja gadam w ogóle, to chyba zmęczenie, słuchajcie. Jeszcze jedna płyta pójdzie dookoła okna, żeby było ładnie. To wszystko, słuchajcie, nie należy ten dzień do najlepszych dla mnie. Czasami takie się zdarzają niestety, ale to po prostu dzisiaj ja chyba sam zabrakło mi jakiejś takiej... Goście z lutareczką. Siema. Słuchajcie, trzeba się z wami pożegnać. Wyobraźcie sobie moją twarz. Wyobraźcie sobie, jak do was mówię. Użyjcie własnej wyobraźni. Zamknijcie najlepiej oczy, no bo po co to oglądać, jeżeli nic nie widać, prawda? Słuchajcie, pożegnam z wami się. Karol właśnie wziął plecak? Wziął. Jesteśmy wszyscy dzisiaj zmęczeni i to maksymalnie. Te jazdy dodatkowe poranne gdzieś tam, wiecie, do Southampton wykańczają nas. Także każdy po prostu pada na ryj. Mieliśmy tam... ja miałem w ogóle deficyt energii dzisiaj, już totalny. Ale ostatecznie zostały dwa kawałki, nie? Także jest easy. Jutro sobie musimy zmienić plany. Mieliśmy robić balkon, ale w sumie to na rękę. Bo Travis po prostu nie wiem, co tam się dzieje, powiem wam szczerze. Może nawet do mnie dzwonili gdzieś koło trzeciej, ale mamy tam taki kiepski zasięg, że jak zobaczyłem, że mam SMS-a, że ktoś do mnie próbował się dodzwonić, to już było po piątej. Jutro jedziemy na naszą tutaj robotę, czyli skończymy z tymi płytami, dokleimy te dwa kawałki. Spoko, musimy zajechać tylko z rana po klej. Jedziemy, nie? I
ponaciągamy na raz. Mamy wszystko, także naciągniemy na raz i będziemy wolni. Karol na pewno też mu długo nie zejdzie, bo ma tylko na raz do zaciągnięcia tym klejem, także spoko. Jutro planuję być trochę wcześniej w domu, ze względu na to, że umówiłem się z klientką, u której tam jest cały czas możliwość wybudowania takiego domku na ogrodzie przy basenie, więc nie wiem, zobaczymy. I tyle, słuchajcie. Zobaczymy się jutro. Chce mi się płakać. Nie chce mi się, ale jestem zmęczony, naprawdę. Jestem dzisiaj tak zmęczony, jakoś dziwacznie. Potrzebuję odpoczynku. Ten weekend mnie też trochę dobił, nie miałem czasu na odpoczynek. Dopiero jest wtorek, a ja już po prostu padam, więc przyda mi się trochę więcej snu. Wybaczcie, ale ja już zmykam. Zobaczymy się w środę, czyli jutro. Miłego wieczoru wam wszystkim życzę i oby energia nam wróciła jutro. Na razie, cześć. Hej, chciałbym tylko potwierdzić swoje własne zmęczenie. Kawę, którą kupiłem rano, nie wypiłem jej, słuchajcie. Ja już wiem dlaczego, jak padałem dzisiaj. Ja po prostu nie wypiłem rano kawy. I mam cały pełny kubek. Ja pierdzielę, nie? Co za dzień. Let's go, na razie.